To ostatnie nagranie, na którym widzimy ją przed zaginięciem. Zapis z monitoringu, który tak bardzo pomógł śledczym. 21-letnia Samantha Josephson po imprezie z okazji zakończenia studiów czekała przed lokalem na zamówionego Ubera. W międzyczasie rozmawiała jeszcze ze swoim chłopakiem przez telefon, a gdy samochód podjechał, ona bez namysłu do niego wsiadła. Niestety, nie sprawdziła wcześniej, czy numer rejestracyjny pojazdu zgadza się z danymi w aplikacji. Przed zamknięciem drzwi nie zweryfikowała kierowcy, nie upewniła się, czy on wie, kogo i gdzie ma przewieźć. Samantha najpewniej zamiast do taksówki wsiadła do pojazdu zupełnie przypadkowego mężczyzny, a on nie wyprowadził jej z błędu i okazał się złym człowiekiem. Dziewczyna do domu już nie wróciła. Do udziału w podcaście zaprosiłem wyjątkowego gościa. Za chwilę wcieli się on w policjanta i wspólnie przedstawimy wam historię śledztwa Samanthy. Teraz oddaję mu głos. Dzień dobry, z tej strony Konrad Szymański, autor podcastu Sonder Nieznane Historie. Dziękuję Marcin za zaproszenie do Kryminatorium i tym samym w ramach rewanżu zapraszam was do wysłuchania najnowszego odcinka Sondera, gdzie wraz z Marcinem właśnie zajęliśmy się bardzo interesującą sprawą. Ale więcej szczegółów na końcu tego materiału. Tymczasem zajrzyjmy do Kryminatorium. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Był późny wieczór 28 marca 2019 roku. Studenci Uniwersytetu Karoliny Południowej w mieście Columbia spotkali się w niewielkim gronie. Po raz pierwszy od dawna mieli możliwość odpocząć od zajęć i egzaminów. Już tak niewiele czasu pozostało do ceremonii rozdania dyplomów. Większość z nich planowała dalsze etapy edukacji na zupełnie innych uczelniach. Podejrzewali, że to może być jedyna taka okazja, żeby zobaczyć się w pełnym składzie przed zakończeniem studiów. Spotkanie odbyło się w mieszkaniu wynajmowanym m.in. przez 21-letnią Samanthę, studentkę nauk politycznych, która marzyła o zostaniu prawniczką. Cieszyła się, że mogła spędzić czas z przyjaciółmi, ale jednocześnie tęskniła za swoim chłopakiem. Młody mężczyzna mieszkał w innym mieście, oddalonym około 2 godziny drogi samochodem. Próbowała go przekonać, by przyjechał. Ten jednak miał już inne plany. Była nieco zmartwiona jeszcze jedną rzeczą. Bliska jej osoba zmagała się z problemami zdrowotnymi. Chłopak poradził jej, by wyszła gdzieś z przyjaciółmi, by w ten sposób choć na chwilę zapomniała o wszystkich kłopotach. Mimo to para stale wymieniała ze sobą SMS-y. Nawet wtedy, kiedy cała grupa opuściła mieszkanie i postanowiła ruszyć w miasto. Zdecydowali się kontynuować imprezę w popularnej wśród studentów części miasta. Był tam lokal szczególnie przez nich lubiany, w którym oferowano dobre drinki w przystępnych cenach. Dotarli na miejsce około 40 minut po północy. Ich wejście zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu. Wypili trochę alkoholu i rozmawiali. Chwilę przed drugą 21-latka stwierdziła, że wróci do mieszkania. Rano musiała wstać wcześniej. Kolejnego dnia miała zmianę w sklepie, w którym pracowała. Poinformowała swojego chłopaka, że właśnie wychodzi i zamierza zamówić taksówkę za pośrednictwem aplikacji. Najczęściej korzystała z Ubera. Zdarzało się, że jechała sama, innym razem towarzyszyły jej przyjaciółki. Dzieliła mieszkanie z osobami z grupy. Jednak tamtej nocy reszta została w pubie. Kilka minut później przestała odpisywać na wiadomości. Chłopak początkowo pomyślał, że być może się na niego obraziła. Zależało jej, by do niej przyjechał. On odmówił, tłumaczył, że za kilka dni się spotkają i spędzą ze sobą mnóstwo czasu. Miał na wieczór inne plany i nie chciało mu się jechać 2 godziny w jedną stronę. Mimo to nagła cisza wzbudziła w nim pewien niepokój. Żyli w związku na odległość i dlatego udostępniali sobie wzajemnie swoje lokalizacje. Jak później sam wytłumaczył, było to powodowane bardziej względami bezpieczeństwa, a nie potrzebą kontrolowania czy podejrzeniami o zdradę. Gdy wychodziła późną porą z domu, na przykład na imprezę czy spotkanie z przyjaciółmi, mężczyzna czuł się spokojniejszy, jeśli wiedział, gdzie dokładnie przebywa jego druga połówka. Columbia to jedno z najniebezpieczniejszych miast w Stanach Zjednoczonych.
Tamtejsza przestępczość przewyższa średni wskaźnik ogólnokrajowy. Dziewczyna milczała, ale chłopak widział, że się przemieszczała. Sądząc po prędkości, doszedł do wniosku, że musiała wsiąść już do Ubera. Nie jechała jednak w stronę wynajmowanego mieszkania, tylko w przeciwnym kierunku. To go zdziwiło. Przez myśl przeszło mu kilka potencjalnych scenariuszy. Na przykład, że postanowiła pojechać do innego pubu lub do mieszkania zaprzyjaźnionej osoby. Młody mężczyzna próbował się do niej dodzwonić. Ta nie odbierała. Znowu zaświtała mu w głowie myśl, że być może się na niego obraziła. Co prawda przez większość wieczoru wymieniali ze sobą wiadomości, to nie wykluczało opcji, że postanowiła się na nim odegrać i chciała, żeby się o nią pomartwił. Napisał do niej kilka SMS-ów, ale na nie również nie reagowała. Następnie skontaktował się z jedną z przyjaciółek i zarazem współlokatorek Samanty. Ta potwierdziła, że dziewczyna chwilę wcześniej wyszła i powinna być już w drodze do mieszkania. Nikt jej nie towarzyszył, bo reszta paczki została w pubie. Mężczyzna miał złe przeczucie. Nie wiedział jednak, co powinien zrobić. 21-latka nie odbierała i nie odpisywała. Prawdopodobnie jechała taksówką w nieznaną mu stronę. Mimo to nie podjął decyzji, by wezwać policję. Uznał, że gdy rano się obudzi, zobaczy nieodebrane połączenie od Samanty i setki wiadomości z wyjaśnieniami. Nie chciał panikować i niepotrzebnie angażować służb, które mogą być bardziej potrzebne gdzie indziej. Gdy kilka godzin później się obudził, zorientował się, że dziewczyna nie podjęła żadnej próby nawiązania kontaktu. Zamiast tego okazało się, że przyjaciółka, z którą w nocy rozmawiał, kilka razy do niego dzwoniła. Gdy oddzwonił, dowiedział się, że kiedy wróciła do domu, Samanty tam nie było. W dodatku, do tej pory nie dotarła do mieszkania. Wszystkie jej rzeczy leżały w tym samym miejscu. Nic się nie zmieniło. Co ciekawe, od niej też nie odbierała telefonu. Zdenerwowany chłopak zadzwonił do szefa 21-latki. Dowiedział się, że nie przyszła do pracy. Samantha Josephson urodziła się w sierpniu 1997 roku w Princeton w stanie New Jersey. Miała starszą siostrę. Niewiele wiadomo o jej rodzinie i dzieciństwie. W źródłach można odnaleźć informację, że ojciec był przedsiębiorcą, a matka nauczycielką. Kilka lat później wraz z dziećmi przenieśli się do Robbinsville. Po skończeniu szkoły dziewczyna wyjechała do Kolumbii na studia. To właśnie tam poznała swojego chłopaka. Przez rok przyjaźnili się, aż w końcu oficjalnie zostali parą. Planowali wspólną przyszłość. Mężczyzna skończył studia kilka miesięcy wcześniej i wrócił do rodzinnego Charleston. Spotykali się głównie w weekendy. Samantha po uzyskaniu dyplomu miała kontynuować naukę na innej uczelni. Otrzymała pełne stypendium w szkole prawniczej w Pensylwanii. Chciała zostać prawniczką ze specjalizacją międzynarodową. Planowała przeprowadzkę wspólnie ze swoim chłopakiem. Uwielbiała podróżować. W trakcie studiów zwiedziła kilka krajów. Wyjechała nawet na wymianę do Barcelony. Rodzina i znajomi twierdzili, że to ambitna i sympatyczna młoda kobieta z ogromnym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Należała do Stowarzyszenia Studenckiego, Bractwa dla Płci Żeńskiej, gdzie nawiązała wiele znajomości i kilka przyjaźni. Koledzy i koleżanki z uczelni przekonywali, że nie jest to typ uciekinierki czy buntowniczki. Nie miała powodu, by zniknąć bez słowa. Poza tym praktycznie non-stop utrzymywała kontakt ze swoim partnerem, z którym żyła w związku na odległość. Młodzi codziennie wymieniali ze sobą wiadomości. Tym razem nie reagowała na połączenie czy SMS. Przyjaciółka po skontaktowaniu się z chłopakiem Samanty zaczęła panikować. Przeczuwała, że stało się coś złego. W mieszkaniu były wszystkie rzeczy 21-latki. Ta nie zjawiła się w pracy. Rodzina również nie wiedziała, gdzie mogła być. Wiele osób żyje w przekonaniu, że by móc zgłosić zaginięcie odpowiednim organom, należy odczekać całą dobę. To mit.
Policjanci biorą pod uwagę różne czynniki, takie jak wiek osoby zaginionej, potencjalne lub zdiagnozowane choroby czy okoliczności zaginięcia. W wielu przypadkach natychmiastowe zgłoszenie jest jak najbardziej wskazane. Przyjaciółka Samanty nie zdawała sobie z tego sprawy. Mimo to nie chciała zwlekać. Wybrała numer alarmowy. Podkreśliła, że nie minęły jeszcze 24 godziny od ostatniego kontaktu, ale uznała, że ktoś powinien zająć się tą sprawą natychmiast. Podkreśliła, że zaginiona w nocy opuściła bar. Do domu jednak nie dotarła. Dyspozytor od razu przyjął zgłoszenie. Wkrótce policja przyjechała do studenckiego mieszkania. Policjanci przesłuchali przyjaciółki dziewczyny oraz jej chłopaka, który przyjechał z Charleston. Młody mężczyzna, wspólnie ze współlokatorkami Samanty, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Nie potrafili po prostu siedzieć i czekać na rezultaty pracy śledczych. Musieli coś robić. Obdzwonili miejscowe szpitale. Do żadnego z nich w ciągu ostatnich godzin nie przewieziono kobiety podobnej do poszukiwanej. A szukali białej kobiety z brązowymi oczami i długimi ciemnymi włosami. W noc zaginięcia miała na sobie pomarańczową bluzkę na krótki rękaw, czarne spodnie i jasne buty. Przyjaciółka wpadła na inny pomysł. Znała hasło do laptopa zaginionej. Po zalogowaniu się sprawdziła pocztę elektroniczną. Jej uwagę zwrócił jeden mail. Z jego treści wynikało, że poszukiwana zamówiła taksówkę. Przejazd został ostatecznie anulowany przez kierowcę, bo zamawiająca nie przyszła do auta, nie reagowała na próby nawiązania z nią kontaktu. Chłopak jeszcze raz sprawdził ostatnią lokalizację swojej dziewczyny. Wspólnie z przyjaciółmi pojechał pod ten adres. W okolicy stało kilka domów. Pełni nadziei pukali od drzwi do drzwi. Pokazywali ludziom zdjęcie Samanty. Dopytywali, czy może ktoś słyszał lub widział ostatniej nocy coś podejrzanego. Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmiała – nie. Rozglądali się wszędzie. Przeczesywali krzaki i trawniki. Zerkali za płot. Sprawdzali, czy przypadkiem nie leży tam jakiś przedmiot należący do poszukiwanej, na przykład jej telefon komórkowy czy torebka. W końcu pojechali do pubu, w którym studenci bawili się feralnej nocy. Przy budynku była zainstalowana kamera monitoringu. Rozmawiali z właścicielem lokalu. Opowiedzieli mu o zaistniałej sytuacji. Poprosili, aby pozwolili im obejrzeć nagrania z czasów, w którym Samanta się tam bawiła. Mężczyzna od razu się zgodził. Jeden materiał przedstawiał dziewczynę wchodzącą do środka wraz z przyjaciółmi. Na filmach z wnętrza można było zobaczyć, jak stoi przy barze, zamawia drinki czy rozmawia z innymi. Około drugiej trzymała w ręku telefon. Prawdopodobnie zamawiała wtedy przejazd przez aplikację. O 6:00 wyszła na zewnątrz. Stała obok drzewa i czekała. Rozmawiała z kimś przez telefon. Jak się okazało, ze swoim chłopakiem. Potem się rozłączyła. Po paru minutach podjechał srebrny samochód. Studentka musiała zauważyć go z daleka, bo od razu do niego podbiegła. Kierowca jednak przejechał obok, nie zatrzymał się. Niewiele brakowało, a wsiadłaby do niewłaściwego auta. Odeszła kilka kroków i dalej czekała na swoją taksówkę. Po chwili z ciemności wyłonił się kolejny samochód, tym razem czarny. Osoba siedząca za kierownicą nie zdążyła nawet zaparkować, a 21-latka już chwyciła za klamkę od drzwi. W okamgnieniu wślizgnęła się do środka. Nie wyglądało na to, by sprawdziła tablicę rejestracyjną. O 2:12 pojazd odjechał. To nie mogła być taksówka, którą chwilę wcześniej zamówiła. Do takiego wniosku doszli jej chłopak i przyjaciółki. Potwierdzenie na mailu wskazywało, że przejazd został anulowany. Zamawiająca nie skorzystała z opłaconej usługi. Kierowca poczekał na nią kilka minut, a później próbował się do niej dodzwonić. Nie mógł się z nią skontaktować, więc odjechał. Chłopak przekazał informację o zapisach z monitoringu policjantom. Ci postanowili to zweryfikować. Udało im się uzyskać nagrania z innych kamer zainstalowanych w pobliżu. Dzięki temu poznali model auta, do którego wsiadła.
Sprawdzili też kierowcę zamówionego przez nią Ubera. Okazało się, że jeździł zupełnie innym samochodem. Potwierdzili więc, że Samantha tej nocy nie odjechała taksówką. Z kolejnych materiałów dowiedzieli się, że auto, do którego wsiadła, krążyło po okolicy kilkanaście minut wcześniej. Ktoś stawał w kilku miejscach służących jako parking dla taksówek, po czym chwilę później jechał dalej. Jedno ujęcie szczególnie zainteresowało śledczych. Samochód przez chwilę zatrzymał się w miejscu, z którego kierowca w tamtym momencie mógł mieć idealny widok na stojącą na chodniku Samantę. Prawdopodobnie przez chwilę ją obserwował. Gdy znowu ruszył, podjechał w jej stronę i w końcu się zatrzymał. Ona wsiadła do środka i odjechali. Co stało się potem? Sprawdzili jej aktywność bankową. Okazało się, że kilka godzin po zniknięciu kobieta użyła swojej karty. Próbowała wybrać gotówkę z bankomatu w miejscowości położonej około 70 km od Kolumbii. Ale coś stanęło jej na przeszkodzie i ostatecznie gotówka nie została wypłacona. Policja poprosiła bank o nagranie z kamer, by przekonać się, kto korzystał z jej karty. Czy była to Samantha, a może ktoś zupełnie inny? Oczom funkcjonariuszy nie ukazała się ona, tylko mężczyzna ubrany cały na czarno. Nie było widać jego twarzy ani innych znaków szczególnych, jak na przykład kolor skóry czy włosów. Na dłoniach miał rękawiczki, więc nie pozostawił po sobie żadnych odcisków palców. Kolejna próba użycia jej karty nastąpiła kilka godzin później w Kolumbii. Tak jak wcześniej, prawdopodobnie był to ten sam człowiek zamaskowany i w tych samych ubraniach. Śledczy nie mogli go zidentyfikować. Definitywnie wykluczyli możliwość ucieczki. Skłaniali się ku wersji, że doszło do porwania z pobudek finansowych. Obawiali się najgorszego, że nie znajdą dziewczyny całej i zdrowej. Jeszcze tego samego dnia, koło 14, dwóch myśliwych ruszyło na polowanie. Wybrali las w miejscowości New Zion, położonej nieco ponad 100 km od stolicy stanu. Mieli nadzieję, że trafią na swoją ulubioną zwierzynę, czyli indyki. Jednak jeden z nich trafił na coś zupełnie innego. Wokół było mnóstwo drzew i krzaków. Początkowo nie mógł uwierzyć własnym oczom. Podszedł bliżej, by upewnić się, czy może przypadkiem wzrok go nie myli. Zawołał kolegę, który szedł kilka metrów za nim. Kazał mu spojrzeć we wskazane miejsce. Obaj patrzyli z niedowierzaniem na ludzkie zwłoki. Powiadomili policję. Czekali na przyjazd służb w samochodzie. Woleli znaleźć się z dala od ciała. Nie chcieli też zadeptać ważnych śladów. Policjanci wkrótce przybyli. Kobiece zwłoki leżały twarzą do góry. Przewieziono je do prosektorium. Zmarła została wkrótce zidentyfikowana jako Samantha. Już na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że została brutalnie zamordowana. Wskazywały na to liczne rany kłute, zadrapania i skaleczenia. Było ich około 120. Specjalista ocenił, że mogły zostać zadane nożem o podwójnym ostrzu. Ponadto ofiara miała złamaną kość gnykową, która znajduje się z przodu szyi. Taki uraz powstaje najczęściej w wyniku uduszenia. W tym konkretnym przypadku lekarz sądowy nie mógł rozstrzygnąć, jak do tego doszło. Równie dobrze sprawca mógł po prostu w to miejsce wbić nóż. Na policzkach ofiary widniały równoległe ślady o żółtawej barwie. Zdaniem eksperta powstały one po śmierci, w momencie gdy zabójca przenosił zwłoki. Ale większość obrażeń została zadana za życia dziewczyny. Otrzymała ciosy dosłownie wszędzie. W twarz, szyję, klatkę piersiową, nogi i ręce. Te najbardziej dotkliwe zlokalizowano w okolicy płuc i po bokach. Jej gehenna trwała około 15 minut. Ekspert nie miał wątpliwości, że musiała bardzo cierpieć w ostatnich chwilach życia. Technicy kryminalistyczni uważnie przeczesali miejsce odnalezienia zwłok. Mimo to nie zabezpieczyli żadnych istotnych śladów. Założyli, że ofiara tam nie zginęła.
Sprawca po prostu przeniósł jej ciało. Nie było wielu tropów. Śledczy wiedzieli jedynie, że potencjalny zabójca przemieszczał się czarnym Chevroletem Impalą. Nie znali tablic rejestracyjnych, przez co nie mogli namierzyć jego właściciela. Ich teoria na temat tego, co się wydarzyło, brzmiała następująco. Ofiara przez przypadek wsiadła do niewłaściwego samochodu. Musiała pomyśleć, że podjechała zamówiona przez nią taksówka. Prawdopodobnie była zbyt zmęczona, być może nawet pijana, by to zweryfikować. Kierowca wykorzystał nadarzającą się okazję. 21-latkę zauważył prawdopodobnie chwilę wcześniej, kiedy stała na chodniku. Uznał, że pewnie czeka na taksówkę. Postanowił zaryzykować. Podjechał w jej stronę i zatrzymał się z zamiarem porwania. Kiedy wsiadła, od razu odjechał, nie dając jej szansy na ucieczkę. Tak brzmiał jeden z prawdopodobnych scenariuszy. Jednak mogło wydarzyć się coś zupełnie innego. Na przykład kierowca faktycznie był taksówkarzem. Przekonany, że do środka wsiadła osoba, która zamówiła usługę, odjechał. Dopiero po kilku minutach zorientował się, że jedzie z niewłaściwą pasażerką. Kazał jej wysiąść na jakimś słabo oświetlonym odludziu. Być może jej oprawcą okazał się ktoś inny, spotkany daleko od pubu. Mieli nadzieję, że odnajdą kierowcę tego samochodu i ustalą, czy to ich sprawca, czy wyłącznie świadek. Wpadli na pomysł, by wysłać w okolice pubu kilka radiowozów. Jeżeli za kierownicą siedział zabójca, szansa na jego powrót w ten rejon miasta była spora. Pewien policjant już myślał, że to zadanie okaże się wyłącznie stratą czasu. Lecz w sobotę 30 marca, koło 3 nad ranem, zauważył na ulicy poszukiwany samochód. To mógł być czysty przypadek. Na pewno w całej Kolumbii znalazłoby się co najmniej kilka takich pojazdów. Za uchylonej szyby spoglądał na niego niepewnie wyglądający młody mężczyzna. Policjant wyczuł od niego charakterystyczną woń nielegalnych substancji. Zapytał, czy w jego aucie są jakieś zakazane środki. Ten zaprzeczył. Przyznał jedynie, że przed wyjściem z domu palił marihuanę. Mundurowy poprosił go o okazanie prawa jazdy. Okazało się, że ten nie miał go przy sobie. Musiał wysiąść z samochodu. Trzymał dłonie w kieszeniach. Na prośbę, by je wyjął, zaczął uciekać. Policjant próbował go dogonić, ale tamten okazał się szybszy, więc wezwał posiłki. Po kilku minutach inny policjant go dopadł. Zatrzymany został zidentyfikowany jako 24-letni Nathaniel Rowland, mieszkaniec Kolumbii. W jego samochodzie odnaleziono rzeczy należące do Samanty, m.in. jej telefon komórkowy i klucze. Oprócz tego na siedzeniach, podłodze i w bagażniku technicy zabezpieczyli czerwone ślady. W laboratorium okazało się, że to krew ofiary. W jego aucie była włączona blokada rodzicielska. To znaczy, że jeśli jakiś pasażer wsiadł do środka i zamknął drzwi, nie mógł ich później sam otworzyć. Jeśli działała ona również w noc zabójstwa, to oznaczałoby, że 21-latka nie miała żadnej szansy na ucieczkę. Została uwięziona. Na komisariacie mężczyzna nie przyznał się do winy. Śledczy próbowali się od niego czegokolwiek dowiedzieć. Skoro twierdził, że nikogo nie zabił, to skąd w jego pojeździe wzięły się rzeczy należące do zaginionej 21-latki? Skąd ślady krwi? Tego nie umiał w żaden sposób wytłumaczyć. Powiedział jedynie następujące słowa. I tak pójdę siedzieć, więc nie mam ochoty rozmawiać. Konsekwentnie milczał. Namawialiśmy go do mówienia. Powtarzaliśmy, że w ten sposób może sobie pomóc. Nic to nie dało. Dwudziestoczterolatek był w związku. Od niedawna spotykał się z młodą kobietą samotnie wychowującą dziecko. Widywali się praktycznie codziennie, a on często zostawał u niej na noc. Chętnie oferował jej podwózki do pracy, ponieważ ona nie miała samochodu. Policjanci wezwali ją na komisariat. Zeznała, że partner przyszedł do niej wieczorem 28 marca. Położyli się po pierwszej w nocy. Nie spali razem. Ona była w swojej sypialni na piętrze, a on na kanapie w salonie. Obiecał jej, że rano, tak jak zwykle, zawiezie ją do pracy.
Gdy ocknęła się między 5:30 a 6:00, nie było go w jej domu. Próbowała się z nim skontaktować. Dzwoniła, pisała SMS-y. Nie odpowiadał. Zjawił się u niej dopiero po 7:00. Później dokładnie sprzątnął swój samochód. Na dłoniach miał rękawiczki i używał takich środków czystości jak wybielacz. Dziewczyna zauważyła w środku ślady krwi. Zapytała, skąd się wzięły. W odpowiedzi usłyszała, że nie powinna się tym interesować. Śledczy otrzymali nakaz przeszukania jej domu. W workach na śmieci odnaleźli butelkę wspomnianego chwilę wcześniej wybielacza, zużyte ręczniki papierowe, nóż z dwoma ostrzami i męskie ubrania w ciemnych kolorach. Były podobne do tych, które miał na sobie mężczyzna próbujący wybrać pieniądze z konta ofiary. Na większości zabezpieczonych dowodów widniała zaschnięta krew. Jak się później okazało, należała do zamordowanej. Mężczyźnie postawiono 3 zarzuty. Porwania, zabójstwa i nielegalnego posiadania broni, w tym przypadku noża wykorzystanego jako narzędzie zbrodni. W dalszym ciągu utrzymywał, że nikogo nie skrzywdził. Mimo to nie potrafił wytłumaczyć, skąd na jego ubraniach i w jego aucie wzięło się DNA ofiary. Technicy kryminalistyki oprócz śladów krwi znaleźli jeszcze na szybie jej odcisk stopy. Śledczy zdobyli również kolejne nagranie z monitoringu. Tym razem pochodziło z miejscowego lombardu. Widać na nim podejrzewanego mężczyznę, który próbuje sprzedać telefon Samanty. Miał na sobie wtedy ciemne ubrania. Najpierw usiłował wybrać pieniądze z konta ofiary. Kiedy to mu się nie udało, wpadł na inny pomysł, jak je zdobyć. Ten plan również się nie udał. Niektórym osobom trudno było zaakceptować, że mógł dopuścić się porwania i zabójstwa. Utalentowany sportowiec, ambitny absolwent Uniwersytetu Karoliny Południowej, chodzący regularnie do kościoła, miły, uczynny, dobry człowiek, a nie żaden potwór. Tak właśnie opowiadali o nim rodzice, którzy krótko po aresztowaniu syna udzielili emocjonalnego wywiadu. Twierdzili, że nie byłby zdolny do tak ohydnego czynu. Uważali, że to nie Nathaniel siedział za kierownicą swojego samochodu tamtej tragicznej nocy. Podobno 24-latkowi skradziono auto. W piątek, 29 marca, nie mógł znaleźć kluczyków. Tak przynajmniej twierdzili jego rodzice. Wyszedł na zewnątrz i okazało się, że pojazd stał zaparkowany. Jednak w środku było mnóstwo krwi. Młody mężczyzna nie wiedział, jak się tam znalazła. Nie przychodziło mu nawet do głowy, kto mógł ukraść auto. Ale nie brzmiało to dla nas wiarygodnie. W jego winę nie wierzyli także jego przyjaciele, sąsiedzi i inne osoby, które znały go od lat. Dawny trener powiedział dziennikarzom, że to świetny dzieciak, dobrze wychowany przez swoich rodziców. W młodości nigdy nie sprawiał żadnych problemów. Rówieśnicy go lubili. Nigdy nie był agresywny. Wkrótce światło dzienne ujrzała szokująca informacja, która przeczyła temu niewinnemu wizerunkowi. W październiku 2018 roku młoda mieszkanka Kolumbii siedziała w swoim samochodzie. Czekała na zielone światło. Nieoczekiwanie do jej auta wtargnęło 2 mężczyzn. Kazali jej przesiąść się na tylne siedzenie. Jeden z nich usiadł za kierownicą. Drugi wydał polecenie: zachowaj spokój i licz do 100. Zagroził, że jeśli go nie posłucha, to umrze nie tylko ona, ale również jej bliscy. Pojechali do pobliskiego bankomatu. Nie wiadomo, co tam dokładnie się wydarzyło, ale opcje są 2. Albo zmusili ją do oddania swojej karty i podania PIN-u, albo kazali samej wybrać pieniądze. W każdym razie przestępcy wzbogacili się o pewną sumę. Na tym nie poprzestali. Chcieli więcej. Wymusili na niej wyjawienie swojego adresu zamieszkania. Pojechali tam i weszli do środka. Wynieśli kilka wartościowych przedmiotów, m.in. PlayStation. Krótko później Nathaniel próbował sprzedać ten sprzęt w lombardzie. Ta informacja szybko dotarła do policji, bo prowadzili działania mające na celu ustalenie tożsamości sprawców. 24-latek został zatrzymany i przesłuchany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa wyłudzenia.
nie wiadomo nic o ewentualnym postępowaniu sądowym i wyroku. Śledczy nie zgromadzili żadnych dowodów świadczących o tym, że mężczyzna miał cokolwiek wspólnego z napaścią, porwaniem i kradzieżą. W aktach sprawy widnieje wyłącznie jako podejrzany. Dziennikarze dotarli do ofiary. Pokazali jej fotografię Nataniela. Spytali, czy to on był jednym z dwóch sprawców. Odpowiedziała, że prawdopodobnie siedział za kierownicą. Mimo to policja nie wróciła do tamtej sprawy. Można tutaj dopatrzeć się pewnych podobieństw do porwania studentki. Oskarżony chciał sprzedać jej telefon i usiłował wybrać pieniądze z bankomatu. Co prawda w sprawie z 2018 roku pojawiło się dwóch sprawców, którzy zaatakowali w nieco inny sposób. I co najważniejsze, pierwsza kobieta miała więcej szczęścia i pozostała przy życiu. Proces o zabójstwo i porwanie Samanthy Josephson ruszył w lipcu 2021 roku. Ława przysięgłych obradowała zaledwie godzinę. Pomimo, że na zwłokach ofiary nie zabezpieczono DNA oskarżonego, reszta dowodów okazała się przytłaczająca. Werdykt brzmiał winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Jeszcze przed wymierzeniem kary sędzia zezwolił, by matka skazanego wygłosiła oświadczenie. Pomimo udowodnienia mu winy, twierdziła, że jej syn nikogo nie zabił. Powiedziała, że każdy rodzic zna swoje dziecko, a ona ma pewność, że Nataniel to dobry człowiek, bo na takiego go wychowała. Sędzia przerwał ten wywód, twierdząc, że to nieodpowiednie miejsce i czas na podobne opinie. Wkrótce odczytał wyrok bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności. Argumentował decyzję tym, że wszystkie zgromadzone przez policję materiały świadczyły o winie mężczyzny ponad wszelką wątpliwość. Sprawcę nazwał człowiekiem bezdusznym, zdeprawowanym, bez sumienia. Matka i ojciec Samanthy czują satysfakcję z tego wyroku. Choć to nie przywróci życia ich córce, to mają świadomość, że ten człowiek już więcej nikogo nie skrzywdzi. Utrata dziecka to najgorsze, co może się przydarzyć rodzicom. Państwo Josephson chcieli uchronić inne osoby, w szczególności młode kobiety, korzystające z usług transportu samochodowego. W tym celu założyli fundację i zapoczątkowali akcję o nazwie Jak mam na imię. W różnych miejscach publicznych, m.in. na lotniskach i uczelniach, pojawiły się plakaty i ulotki. Miały one przypominać, by korzystając z taksówek pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jeżeli zamawiasz przejazd przez aplikację, masz tam informacje o tablicy rejestracyjnej pojazdu. Przed wejściem do środka sprawdź, czy to ten sam samochód. Jak wsiądziesz, zapytaj, czy kierowca zna twoje imię. Wszelkie szczegóły dotyczące przejazdu i osoby kierującej przekaż komuś zaufanemu. Te zasady mogą wydawać się banalne, ale w codziennym życiu zdarza się nam o nich zapomnieć. Samantha zapomniała. Spieszyła się. Chciała jak najszybciej wrócić do domu. Za kilka godzin musiała być w pracy. Marzyła pewnie tylko o tym, by znaleźć się w swoim łóżku jak najszybciej. Jednak nigdy tam nie dotarła. Wszystko dlatego, że na swojej drodze spotkała wyjątkowo okrutnego człowieka. Nataniel w dalszym ciągu twierdzi, że jest niewinny. Motyw, którym się kierował, pozostaje znany wyłącznie jemu. Czy chodziło o pieniądze? Dlaczego w takim razie po wszystkim nie pozwolił jej po prostu odejść? Czemu ją torturował i zadał jej ponad 100 ciosów? Być może pewnego dnia poznamy odpowiedzi na te pytania. Na dziś to już wszystko. Przypominam, że nowe odcinki Kryminatorium publikuję w każdy poniedziałek na Spotify, YouTube i wszystkich aplikacjach podcastowych. Za udział w podcaście dziękuję Konradowi i zachęcam Was, abyście sprawdzili jego podcast Sonder Nieznane Historie. Dziękuję i zapraszam Was do wysłuchania odcinka z gościnnym udziałem Marcina o sprawie kobiety uzależnionej od składania fałszywych zeznań. Sonder znajdziecie m.in. na YouTube i Spotify. Do usłyszenia za chwilę. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Serial dokumentalny pod tytułem Niemi Świadkowie Zła, sezon 9, odcinek 9 z 2022 roku. Nagrania z procesu Nataniela Rowlanda opublikowane na platformie YouTube.
Artykuły informacyjne z takich portali internetowych jak The State, ABC Columbia, Greenville News oraz Watch.